W mediach pojawiła się taka plotka, doniesienie, że ty masz problem z punktualnością, Julia. No ja dzisiaj widzę, że ty jesteś nawet przed czasem. Z czasem chyba z 2 godziny, nie. I powiem szczerze, że czasami te plotki naprawdę są wyssane z palca, bo zazwyczaj plotka ma jakieś ziarnko prawdy, owszem. Ale tutaj no często ludzie lubią spekulować na mój temat, powiedzą, że to się może sprzeda, ludzie to klikają, ale to nie jest prawda. Po pierwsze jeszcze w ogóle wiązanie do tego matki Antka i że ona będzie z nią miała rozmowę, jakoś to jest w ogóle jakiś absurd. Nie było takiej sytuacji, pewnie pani Małgosia i pani Agata to nawet nie wiedzą. One podobno na ciebie właśnie podobno czekały. Nie wiem, nie chcę mi się nawet tego dementować, bo to są jakby rzeczy, które się tworzą poza mną. Ja pracuję, ja jestem punktualna. Czasami wiadomo, każdemu się zdarzy spóźnienie, z czego ja jeszcze mieszkam bardzo daleko, bo ja pod Warszawą mieszkam, więc dojazdy są trudne. Szczególnie rano, jak wiadomo. Więc no nie wiem, no ja po prostu robię swoją pracę, a to, że ktoś mi chce zrobić koło nosa, no to już nie moja sprawa. Czyli z mamą Antka raczej macie ciekawsze tematy do rozmów, aniżeli o twoim spóźnialstwie. No dokładnie, zresztą to są już nasze prywatne sprawy.